Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie mam czasu, a zapierdalam na koniu! Świetnie radzi sobie w siodle. No dobrze, dobra, maleńka. Nakurzamy. Wow. Ej, ale zajebiście mi się podoba muzyka. Wow! Kurwa, żałuję, że nie mam więcej FPS-u. Wow! Kto tu? Zaraz zarobię. No prowadź! Pośpieszmy się. Musimy zejść ale... niżej. Tam ale tyłeczek. Uczestnicy szukają rogu jednorożca, złotej rybki i jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając, czyli Milton. My też musimy ich szukać. Nie mamy innego wyjścia, ale czas na chwilę, więc złamiemy rekord. Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jaja Feniksa. Tak będzie najszybciej. Zdajcie sobie sprawę, że nie mogę przestać patrzeć się na jej tyłek. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zwalić. Biega o tak, spójrz. Lol. W złotej rybce i wrogi znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? A które jest tamtych to bierzemy Feniks? Się do roboty. Okej. Okay. Ani trochę mi nie ułatwiasz maleńka sprawy. To gwardifika, ten bloku szybko znika! Ale ty śmieszny jest. Dobra, lecę w dół. O kurde. Niewidzialne ściany w postaci krzaków. Dobra, schodzimy w dół. Ty szybko tutaj przyszłaś. Anna Henrietta. Jaśnie oświecona. Jaśnie oświecona. Pędzim do stawu. Złota rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą. Co to było? Ktoś wskoczył do wody. Można w ten sposób? Można, ale to niskie. Gdzie jest złota rybka? Tofi. Kurde. Ale co to za tylko cukierki w tych rybach? Czy ja mam to ściąć? Ej, zaczekaj! Zatrzymaj się! To ważne!
No i teraz jak mu przegadamy? Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmienił, a ja czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi. Kluczy. Coś podobnego. Coś podobnego atakuje. Zamknij, paździerz, bo ty nawet nie wiesz, o co jest gra. To jest najgorsze. Z jednej strony nie lubię bardzo takich sytuacji w grach. Znaczy, może nawet nie tyle w grach, co w samych RPGach. Bo motyw jest bardzo często na przykład stosowany u mojego znajomego, gdzie mamy takie sytuacje bardzo skandaliczne, gdzie nasza decyzja niejednokrotnie doprowadzająca do takiej sytuacji kończy się pierdolem. No ale kto by się przejmował? Przecież jestem śmiałym wiedźminem, więc kurde, ludzie. Podlawina na dwóch to jest dobra, jak jeden... Przecież w tym świetle nic nie widać. Co jest? Kurde, nie możesz wejść? What the fuck? Przyszłość sztuki. Co? Dobra, lecimy dalej. Szukamy jednorożca. W sumie jest śmieszne, bo to wszystko dzieje się już prawie w nocy. I prawdopodobnie ten bestyj atakuje nocą. Ale to by było nawet śmieszne, bo gdybym... Kurwa. Ja myślałem, że ja pierwszy przy tych wszystkich. Jaki dildos! Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Dojebał. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodycz. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Jabłko powinno mu smakować. Zimna dziczyzna raczej nie zwabi jednorożca. Dobre jabłko. Ja się kurwa spiąłem przy zadaniu z jabłkiem. Ja tak, kurwa, jabłko. Spokojnie. O. Okej. No teraz lecimy do Feniksów. O mój Boże, to będzie tragedia. Ja już coś czuję, że mamy przejebane. Pejrak Pejron umrze. Na pewno. Żadny Hanek, głupia kurwo! Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. O, Geralt, nareszcie. Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek.
a ja drugą. Pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania. Czekaj, weź początek ze szmeru. Szy oraz szyk. Dołóż koniec fanfar. Szkwarnia. Szklarnia. Szy ze szmeru, kl z klekotania, ar z końcówki słowa fanfar i nia ze słowa klaskania. Szklarnia. Jesteś geniuszem. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczek. Taki jak ten ze złotej rybki. W takim razie szybko. Do szklarni. Zajebiste zagadki. Naprawdę mi się podoba. To ty kurwa w końcu można taką fajnie pomyśleć. No takie zadania typu ołóż świecę w odpowiedniej kolejności na pentagramie. No kurwa, to jest trochę tak nudne. Zaczekaj tu. Ale naprawdę niezła tupa. O kurwa! Zwampir! Kurde! Okej. Okay. No gdzieś to musi być. Nie, on na pewno stąd uciekł. Zajebiste gliby. Ja pierdolę. Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksa, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Czy... Co znaczy niewinny? Kurde! No, ja starałem się zabijać złych ludzi. Nie zabijam niewinnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. Kim on jest? O kurde. Jest na stówę wampirem, ale co, że to tak szybko się skończy? Nie wierzę. Aha. Kurwa.
kurwa. Będziesz się leczył. A, więc na ciebie działa ogień. Dobra, to mi się przyda ogień. Szybko. To jest ciekawe, bo kurde. Widzieliście kiedyś naprawiającego Wiedźmina miecz w trakcie walki? Zaraz to kurwa zrobimy. Ile? Dobra, wystarczy, ja rób sobie. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to. Co? Nie, to mój przyjaciel. Witaj, Geralt. Regis? A jednak Regis! Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Wiedźminie. Oczywiście jak na naszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stary dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Regis, a jednak. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle co się z tobą działo?
To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Co cię sprowadziło po to? Widzę, że znasz się z zabójcą. Co cię sprowadza po tylu latach? A więc nie jesteś tu przypadkiem. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przenikliwości. Przybyłem po Detlafa. Moim zdaniem wpakował się w jakieś kłopoty. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jak gdybyście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. Nie wchodzą mi jego motywy. Skąd ta pewność? Jakie może mieć powody? Raczej... To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzę. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci. A ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. To bardzo ładnie z jego strony, ale po co mi o tym mówisz? Żeby cię przekonać, że Detlaf to nie jest wyrachowany morderca. Moim zdaniem wpakował się w kłopoty, które go przerosły. Skąd to przypuszczenie? Kiedy Vilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Poddaństwo? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić? Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek. Nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż... Zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie, inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda?
W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaff nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Ledwo przeżyliśmy. Da fuck. Ale to jest coś zajebistego. Też mi się podoba taki model, gdzie walczysz i jeżeli przegrasz, to też masz jakąś opcję inną niż śmierć. Bo musisz zawsze wygrać. Dobra. Ja chciałbym się przejść. Zobaczyć, czy tutaj coś fajnego jest. Dobra. Minęła 26, już 27 minuta, dlatego serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podoba historia Wiedźmina, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się coś nie podoba w mojej robocie, czyli w tym, że komentuję, że jestem nudny, nie wiem, mam krzywe zęby, coś tak mi tak nie widać, to napiszcie w komentarzu, jeżeli tak faktycznie jest. Jeżeli będziecie dawać łapki w dół, też bym prosił, żebyście napisali komentarz, czy dlaczego ta łapka, czy coś robię źle, co mam poprawić, bo chcę, żeby te materiały były dobre i żebyście wy, moi drodzy widzowie, dobrze się również przy nich bawili. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.